Wychodzi kolejny nowy patch do Wiedźmina. Co prawda CD Projekt Red oficjalnie nie zapowiedziało żadnego patcha, to Marcin Mamot, menadżer do spraw społeczności w studiu CD Projekt Red, zapytany o to, czy może powiedzieć nam coś więcej na temat nowej aktualizacji do Next Gena, bo minął miesiąc od ostatniej łatki, a wielu graczy nadal ma problemy z zagraniem w grę i chcieliby móc zagrać w Wiedźmina, odpowiedział. Po cichu pracujemy nad aktualizacją do Wiedźmina 3 Next Gen i wygląda na to, że jesteśmy już przy końcu. Nie powinno minąć długo czasu, zanim wyjdzie. Podzielimy się większą ilością informacji, kiedy będziemy mogli. W międzyczasie doceniamy Waszą cierpliwość. Nie otrzymaliśmy żadnych specyficznych informacji, co będzie w nowej aktualizacji. Nie dowiedzieliśmy się też, czy ukaże się ona na wszystkie platformy, czy może tylko i wyłącznie na komputery osobiste. Nie znamy też dokładnej daty, ale z następnego tweeta Marcina Mamota możemy wywnioskować, że ukaże się ona prawdopodobnie w tym tygodniu. 27 stycznia na oficjalnym Twitterze Wiedźmina udostępnili oni informacje, jakie nowości z darmowej aktualizacji trafiają na jakie platformy. Dodając w postscriptum, miejcie oczy szeroko otwarte, nowa aktualizacja niebawem. Marcin Mamot, zapytany czy w tym tygodniu, odpowiedział, że zdecydowanie nie. Ale zapytany czy może w następnym, czyli tym teraz, odpowiedział, że mają nadzieję, ale nadal oczekuje on informacji. Więc choć patch nie został jeszcze potwierdzony, prawdopodobnie wyjdzie on właśnie w tym tygodniu. Chociaż tak jak powiedziałem, nadal oczekujemy potwierdzenia. Nie wiem co dokładnie trafi do patcha, ale ja już czekam z OBS-em, by nagrywać o wszystkich nowościach jakie wyjdą, czy o tym jak te nowości odblokować. Chociaż szczerze wątpię, że jakieś większe nowości do Wiedźmina trafią. Prawdopodobnie będzie to aktualizacja, która będzie zmieniać jakieś ustawienia graficzne i je optymalizować. A nie aktualizacja, która wprowadzi jakieś nowe pancerze, a tym bardziej nową misję albo coś takiego. Chociaż z drugiej strony dodanie jakiegoś nowego pancerza do gry czy miecza zapewne nie jest jakąś ciężką sprawą. Miejmy w głowie to, że Wiedźmin to nie cyberpunk. I zapewne nie będzie on dostawać w nieskończoność aktualizacji, jak ma to miejsce w cyberpunku, który jest przecież wspierany od 2 lat. Nie tylko hotfixami, ale też pełnoprawnymi aktualizacjami, które co po chwilę wprowadzają jakieś nowe rzeczy i nowe misje. Zresztą cyberpunk ostatnio wygrał nagrodę Steam Owoc Miłości, czyli nagrodę dla starej gry, ale ciągle wspieranej przez twórców. Wiedźmin pewnie dostanie jeszcze jedną nową aktualizację, kilka hotfixów i prawdopodobnie to będzie koniec nowości, jakie dostaniemy. Chyba, że wyjdzie jakaś nowa konsola. Albo CD Projekt Red podpisze jakąś nową umowę i znowu się z kimś skrosują. Tak jak miało to miejsce z Netflixem i właśnie z aktualizacją na nowe konsole. Gdzie wprowadzili oni wiele nowości graficznych, ale też nową misję. Jakieś alternatywne stroje i te pancerze Netflixowe. Jeżeli CD Projekt Red zauważy, że taki format pewnie działa, to będziemy do 8-letniej gry cały czas dostawać jakieś aktualizacje. Co nową konsolę, albo w momencie, kiedy na przykład zostanie wydany nowy Wiedźmin. Część rzeczy z nowego Wiedźmina trafi również właśnie do Wiedźmina 3 w ramach takiego smaczku i easter egga. Myślę, że jest to prawdopodobniejsze niż nam się wydaje, bo aktualizacja przyciągnęła w końcu miliony fanów z całego świata, którzy po raz kolejny usiedli do tak starej gry. Ale też sprawiła rozgłos, a co za tym idzie ludzie, którzy nigdy nie grali w Wiedźmina, usiedli po raz pierwszy i zapłacili za grę. Swoją drogą świetny ruch z tą nową aktualizacją. Dzięki niej Wiedźmin po raz kolejny zaczął żyć. A to też świetnie pewnie wpłynie na nowego Wiedźmina 4, który powstaje i remake'a Wiedźmina 1. Ale zapewne w najbliższym czasie, tak jak mówię, Wiedźmin otrzyma już tylko jeden patch, jakiś może jeszcze hotfix do patcha i tyle. Studio musi się przecież skupić na 2 powstających Wiedźminach i dodatku do Cyberpunka, który ma zadebiutować w tym roku. Z ciekawych rzeczy, które potencjalnie mogłyby jeszcze trafić do tej aktualizacji, to dialogi, które do tej pory były zbugowane, a jest ich zaskakująco dużo ukrytych w plikach gry. Tak samo jak to miało miejsce z Vesemirem, Anną Herriettą, Triss, Yennefer, Talarem, Dijkstrom i Fringillą Viggo w aktualizacji Next Gen. Nie było dialogów i zostały przywrócone. Tak samo jak różne misje, które również zostały przywrócone lub naprawione. Czy jakieś smaczki do misji, gdzie na przykład na samym początku gry podnosimy monokl.
w misji z patelnią, a potem możemy porozmawiać o tym monoklu z Talarem. Przed aktualizacją nextgenową było to niemożliwe. A w tej misji, w której szukamy patelni jakiejś babci, jest jeszcze przecież ukryty dialog. Ale nie można go odbyć, bo jest zbugowany. Tylko za pomocą modów możemy go odblokować. I możliwe, że to właśnie takiego rodzaju będzie update. Zastanawiamy też istotna rzecz co do tej aktualizacji. Czy będzie miała ona notkę aktualizacji 4.1, czy nadal pozostanie aktualizacją 4.0. I to, czy pozmienia jakieś skrypty, bo jeżeli tak, to jest to mega ważne. Stworzenie moda trwa i to czasem są naprawdę dziesiątki godzin, nie mówiąc o wiedzy, którą musisz posiadać, kiedy takiego moda chcesz stworzyć. Kiedy jakaś rzecz się zmienia w skryptach, za każdym razem musisz aktualizować moda. Jeżeli oczywiście chcesz, żeby on działał na najnowszej wersji. Co może się okazać strasznie upierdliwe dla moderów. Już teraz mamy dziesiątki tysięcy modów, w które nie zagrasz, chyba że zmienisz wersję gry, co jest całkiem ciężkie na Steamie. Sam próbowałem mieć kilka wersji Wiedźmina, co skończyło się tym, że 5 godzin musiałem ratować save'y, bo rozwaliłem sobie tam praktycznie wszystko. A większość ludzi, którzy tworzą mody, to tworzą je w ramach wolnego czasu. I nie jest to ich praca. Co oznacza, że znowu będziemy musieli sporo czekać na aktualizację modów do nowej wersji, o ile takie aktualizacje w ogóle się pojawią. Z jednej strony kolejne aktualizacje oznaczają wiele nowości i masę nowego kontentu do ogrania czy odkrycia, a z drugiej strony oznacza to mniej kontentu, bo pewnie te mody będą się pojawiać zapewne rzadziej. Ostatnia rzecz, o której chciałem dzisiaj pomówić, to sekret. Całkiem możliwe, że w kolejnej aktualizacji dostaniemy coś nowego. Nie tylko jeżeli chodzi o nowe smaczki, czy easter eggi. Raczej na to bym nie strzelał, ale możliwe, że do sekretu, o którym nagrałem już dwa filmy, zostanie wprowadzona jakaś podpowiedź. Albo jakiś nowy smaczek. Albo może kontynuacja w ogóle tego całego sekretu. Jakieś nowe dźwignie i tak dalej. Jest to chyba rzecz, na którą czekam najbardziej. Nowe emocje i odkrywanie tego wszystkiego. Pewnie znowu spędzę 30 godzin na bieganie i szukanie jakichś dźwigni i próbowanie różnych metod, ale możliwe, że oznaczać to będzie, że w końcu uda nam się rozwiązać ten sekret. Zastanawiałem się też w sumie, co dostaniemy na końcu, jak już rozwiążemy to. Zakładając oczywiście, że rozwiązanie to będzie miało koniec w Wiedźminie. W Kronikach Myrtany, jak rozwiązaliśmy sekret jakiegoś kwiatka, to na końcu dostaliśmy film. Paweł Sasko, czyli jeden z deweloperów, o ile się nie mylę, powiedział, że jeżeli rozwiążemy ten sekret, to będziemy wiedzieć, że go rozwiązaliśmy. Czyli raczej dostaniemy coś oczywistego. Jak na przykład właśnie jakiś filmik, albo jakiś list. A może jakiś nowy, ukryty armor. Mam nadzieję, że tak jak mówiłem, następny już film o sekrecie, to będzie film na kanale zatytułowany Sekret został rozwiązany. Czekamy na aktualizację, a w międzyczasie zajrzyjcie do playlisty Wiedźmińskie Ciekawostki. Znajdziecie tam ze 40 filmów o Wiedźminie. Także jest co oglądać na te zimne i ponure dni. Możecie też wejść i zobaczyć film najnowszy o trzech ukrytych misjach w Białym Sadzie. A my widzimy się w następnym.